Mój święty duch nakazuje ci, abyś nie kradł. Rodos: Od 5 do 29 sierpnia 1990 roku: 10 Przykazań Bożych. Tym, którzy czytają te stronice, radzę, aby usiłowali dobrze zrozumieć symboliczne określenia podawane przez Boga, a jest ich wiele. Mój święty duch nakazuje ci, abyś nie kradł. Jeśli nazywasz siebie moim i jeśli znasz moje prawo i uważasz, że trwasz w prawdzie, to dlaczego nie nauczysz samego siebie nie kraść ty, który zostałeś ustanowiony kapłanem i ustanowiłeś innych. Ty jednak pozwoliłeś się kupić i szedłeś sprytnie za bestią, która pouczała cię, jak wznosić chorągwie anarchii. Ty jesteś ze świata i wiele mam ci do zarzucenia. Twój język dumnie rozgłasza, że czynisz wielkie rzeczy, dobre rzeczy, szlachetne rzeczy, wprowadzając swoją maską baranka w błąd nawet wybranych. Ja jednak mówię ci, mnie nie zmylisz, bo ja wiem, że za twoją maską baranka kryjesz ohydną katastrofę dla ludzkości taką jakiej świat nigdy jeszcze nie widział ty zamierzasz znieść moją ofiarę i zastąpić ją nieprawością i kłamstwem oznajmiasz że jesteś prorokiem aby nie uznano moich własnych proroków czy nie boisz się że zobaczysz swoje imię skreślone z księgi życia wszystko bowiem co czynisz jest kradzieżą milionów moich dusz, prowadzącą je do śmierci. Twoje cuda wywierają dziś wrażenie na wielu, a jeszcze o wiele większe będzie ono w dniu, kiedy pozbędziesz się moich proroków i zwyciężysz ich twoim mieczem. Uzbroiłeś się już po zęby, aby wydać im wojnę, bo ich świadectwo przeszkadza twoim uszom, a jeszcze bardziej przeszkadza ci ich posłuszeństwo moim przykazaniom. Oni nie podążali ani za tobą, ani za bestią, oni są tymi, którzy pozostali mi wierni i nigdy nie pozwoliliby kłamstwo splamiło ich usta. Oni są moimi ablami. Oczom świata będzie się wydawać, że ich zwyciężyłeś, lecz radość twoja potrwa bardzo krótko bo pozwolę mojej sprawiedliwości powalić cię jak piorunem, stąpię, aby ponownie tchnąć w nich życie i wskrzeszę ich na twoich oczach, jako kolumny światła w moim sanktuarium, a wtedy otworzy się niebo i ujrzysz mnie. A jeśli mnie zapytasz, dlaczego twoje bogate szaty mają kolor purpury, dlaczego krwawa jest twoja suknia, i szaty twe, jak u tego, co wygniata winogrona w tłoczni. Odpowiem ci, sam jeden wygniatałem je do kadzi, z mojego narodu nikogo nie było ze mną. W moim gniewie zdeptałem moich wrogów. Oni nigdy nie przestali wyzywać mnie i prowokować. Przyszedłem zmazać z powierzchni tej ziemi wszystkie doktryny i ludzkie zasady, które stały się dla was wszystkich zatrutym pokarmem. A które zostały wam narzucone mieczem, aby znieważyć moją boskość i moją świętość, to będzie pierwsza walka końca. Ja jestem dostojnym jeźdźcem, ja jestem słowem. Jeśli ta ziemia smuci się i marnieje, jeśli jej drzewa nie wydają żadnego owocu, i jeśli ich liście usychają, to dlatego, że nie jesteście posłuszni mojemu prawu.